W takim razie, no dlaczego jednak sam się tym nie zajmujesz? Nie zajmuję się z racji czasu. Z racji czasu, ponieważ... Tak, za ile był kupiony jedna z tych nieruchomości? Za 85 tysięcy. Uwaga, uwaga Londyn, 85 tysięcy, tak? To nie jest garaż i od razu odpowiem Wam. Plus, tak bardzo im zależało, że zapłacili za rok najmu z góry, tak? Więc opłacili rok najmu. Dokładnie. Tomek, jest to Twoja trzecia nieruchomość z nami. Powiedz nam, gdzie się obecnie znajdujemy i co to jest za nieruchomość? Znajdujemy się w miejscu... I on miał wyobrażenie, że po prostu poza Londynem to my żyjemy w lepiankach i wszyscy tutaj pasiemy owce, tak? Tomek, więc tak, powiedz teraz, przejdźmy do liczb. Kiedy to kupiłeś, jaka to była cena, jaki był około przewidywany koszt remontu, czy były jakieś dopłaty i za ile ta nieruchomość została ostatecznie wynajęta? Zróbmy tutaj takie podsumowanie, tak? Zaczęliśmy inwestować w... Cześć, witam Cię serdecznie na naszym kanale na YouTubie, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków, nawiązując głównie do inwestowania na brytyjskim rynku nieruchomości, ale nie tylko, mamy również odcinki nawiązujące do biznesu oraz innego rodzaju inwestycji. W dzisiejszym odcinku mam dla Was gościa specjalnego, jest to jeden z moich pierwszych inwestorów, który tak naprawdę pomógł mi szybciej wystrzelić w tym biznesie i chciałbym Wam pokazać, jak również można działać na tym rynku, będąc osobą bierną. Tak naprawdę nie będąc osobą aktywną, można również pomnażać swój majątek, nie tylko mieszkając w Wielkiej Brytanii, ale również inwestując zza granicy. Więc... Cześć Tomek. Cześć Dawid. Zapraszam, proszę. Fajnie, że jesteście. Zapraszam naszych widzów. Fajna pogoda, to może przejdziemy do ogrodu. Proszę za mną. Proszę bardzo. Dzięki. Polska gościnność. Miło Cię widzieć. Cieszę się Tomek, że wyszedłeś z taką inicjatywą. Zanim przejdziemy tutaj do szczegółów, na pewno w dzisiejszym odcinku będzie jak zawsze o nieruchomościach, jak zawsze o konkretnych liczbach, bez jakiegoś gdybania, bez Lambo, tylko same fakty. Ale zanim do tych faktów, Tomek, przejdziemy, to powiedz proszę coś na swój temat, jak się zaczęła w ogóle Twoja historia, skąd się wziąłeś w Wielkiej Brytanii i dlaczego zdecydowałeś się działać w nieruchomościach? Do Wielkiej Brytanii przyjechałem w roku 2007. Z ówczesną moją narzeczoną. Po niedługim czasie kupiliśmy flat, czyli mieszkanie tutaj nieopodal, a po jakimś czasie przeprowadziliśmy się tutaj do domu, w którym teraz jesteśmy. I działając w swojej profesji doszliśmy do wniosku, że z racji tego, że się troszeczkę oszczędności zbiera i nie chcieliśmy ich konsumować, to doszliśmy do wniosku, żeby jakoś się mądrze ulokować. Zupełnie nie byliśmy zorientowani, jak to się robi, gdyż w Polsce nie mieliśmy z tym żadnego doświadczenia. Tutaj również wszystko zresztą tutaj było nowe, trochę inne niż w Polsce, wtedy o wiele bardziej inne niż teraz. I próbowaliśmy po amatorsku swoich sił. Oczywiście jak
jak zawsze to bywa, swoje frycowe musieliśmy zapłacić w postaci nieudanych projektów. Mhm. Wtedy był rynek krypto, wchodził. Ale do tego jeszcze przejdziemy, do nieudanych projektów. Zanim o tym popowiadamy, to powiedz Tomek, co to jest za nieruchomość, kiedy ją kupiłeś, ile ona może być warta oraz gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w miejscowości Sheffield, w południowej części tego miasta, kilkaset yardów od najdroższej dzielnicy, dzielnicy Dor. To jest dom detached, czyli wolnostojący. Zakupiłem go w 2014 za 590 tysięcy. A dom w tej chwili jest wart około 900. No z tego, co widzę, strzelam, że no nie brakuje Wam do tego, żeby mieć co do garnka włożyć, ale no zanim do tego doszło, na pewno próbowałeś różnego rodzaju inwestycji, biznesów i powiedz mi, Tomek, czy cała ta Twoja ścieżka była usłana płatkami tutaj kwiatów, płatkami róż, czy zawsze było tęczowo i malinowo, czy być może rzeczywistość wygląda nieco inaczej? Czy to jest zawsze tak, że pojawia się jakiś człowiek na social mediach i mówi: zainwestuj ze mną i dostaniesz razy 10, razy 50, razy 100, niektórzy razy 1000, bo i takich znam. Oczywiście wiadomo, że to jest bzdura. Takie rzeczy nie istnieją. Za swoją drogę, na początku swojej drogi inwestycyjnej, doświadczenia na początku tej drogi musiałem słono płacić. Oczywiście na samym początku moje wszystkie projekty, w zasadzie wszystkie mogę powiedzieć, no zakończyły się niepowodzeniem. Zakończyły się niepowodzeniem, były to projekty różnej natury, ale zbieranie doświadczenia zawsze kosztuje i jest to w jakimś sensie wymierne. Były to różne projekty, były to projekty EIT, były to projekty później związane już z nieruchomościami. I jakiego rzędu pieniądze traciłeś na tych projektach? To były dość takie wtedy bardzo bolesne doświadczenia. Z perspektywy czasu stwierdzam, że chyba musiało się to wydarzyć, ale wtedy było to przeżycie dość
dość niefajne. To były sumy z rzędu 20-30 tysięcy funtów. To co mamy? Mieliśmy wtopę na IT, mieliśmy wtopę na czym? Na krypto? Zaczęło się od krypto, oczywiście. Mhm. Na krypto to było około 2 tysięcy z kawałkiem. To nie aż tak bolesne. Jeszcze nie jest tak źle, dokładnie. Później przyszedł projekt IT, to już była strata rzędu około 10 tysięcy. A później moje początki w świecie nieruchomości, gdzie chyba na początek straciłem około 24 tysięcy. No i wszystko jest to związane z perspektywy czasu, absolutnie jestem tego pewien, związane z niedoborem niewłaściwych ludzi. Jest to absolutnie pierwsza rzecz, na której powinniśmy się skupić na początku naszej drogi inwestycyjnej. To jest właśnie zdiagnozowanie właściwego partnera. Więc pomimo złych doświadczeń, tych partnerów miałeś paru, gdzie tak naprawdę no jeden po drugim niestety traciłeś te pieniądze, czemu jednak zdecydowałeś się działać w nieruchomościach ze mną, a nie postanowiłeś robić tego samemu, tak? Czy po tylu lekcjach nie stwierdziłeś, że po prostu, tak jak to mówią, jaskółki mówią, nie wchodź z półki, o ile dobrze pamiętam przysłowie, więc no, wchodzisz po raz kolejny do tej samej rzeki? No nie zupełnie do tej samej, ponieważ z doświadczeń, tych przykrych doświadczeń wyciągałem lekcje. Próbowałem poprawiać swoje ruchy i wydaje mi się, że teraz jestem w stanie nawet wyliczyć, ile te lekcje teraz przynoszą mi zysku, ponieważ przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pierwszą lekcją, którą musimy pierwszą drogą, którą musimy przejść, to jest nauczenie się znajdowania właściwego partnera. I to jest chyba kluczowa rzecz, żeby znaleźć człowieka, któremu możemy powierzyć ciężko zarobione swoje środki. Jest to według mnie sztuka bardzo trudna i wcale nie dziwię się nikomu, komu się to nie udaje. Tak jak nie udało mi się na początku, ale jeśli człowiek się uczy, jeśli wyciąga wnioski i konsekwentnie naprawia swoje błędy, w pewnym momencie dochodzi do tego momentu, że wie, jakie kryteria partner powinien spełniać, żeby dalej kontynuować konsekwentnie swoje plany. Mi się wydaje, że mi się to udało. Mam na to wymierne dowody na koncie, więc nie powinniśmy się poddawać, ale rzeczą kluczową jest absolutnie dobór partnera. Ważna jest ta transparentność, a w takim razie, no dlaczego jednak sam się tym nie zajmujesz? Nie zajmuję się z racji czasu. Z racji czasu, ponieważ moja profesja zajmuje mi tyle czasu i energii, że po tym zostaje tylko naprawdę niewiele czasu na poświęcenie go rodzinie i własnym przyjemnościom. A więc już na dodatkową profesję, która wymagałaby dużego zaangażowania, zwłaszcza czasowego, już nie starcza. Czas jest określony, prawda? I z tego powodu w tej sytuacji pojawiają się dwie opcje. Albo sobie dać zupełnie spokój, albo powierzyć plany komuś i uczestniczyć w inwestycjach biernie, nie czynnie, a biernie. Dla Was tylko powiem, że na dzień dzisiejszy Tomek tak naprawdę jest moim pierwszym inwestorem, jak wspominałem na początku, gdzie ja mogłem działać z nim na zasadzie spółki joint venture. Wtedy Tomek był kapitałodawcą, ja byłem tym tak zwanym dealmakerem. Ja tym kapitałem obracałem. Układ był taki, gdzie Tomek zaoferował, że po zwrocie 85% pożyczonych pieniędzy do spółki będziemy się dzielić zyskami wedle udziałów. Ja stwierdziłem, że ja mam z czego tak naprawdę żyć, więc zróbmy tak, że miał większą motywację. Jeszcze te 15% oddałem, czyli jak 100% Twojego kapitału zwróci z danej inwestycji, będziemy się zyskami dzielić. I tak naprawdę przez parę lat współpracowaliśmy. Dla mnie to też było szokujące, gdzie Tomek się pojawił na jednym ze spotkań, gdzie ja występowałem w
w Leeds chyba, gdzie zostałem zaproszony, jak Polak kupił pierwsze 3 nieruchomości lata temu. Później było drugie takie spotkanie, jak Polak kupił rok później swoje pierwsze 6 nieruchomości. Tomek mnie zapytał się, czy może mnie odwiedzić. Pokazaliśmy mu nasze tak zwane księgi, przychody, tak naprawdę koszty i wszystko było transparentne bardzo. I następnie on mnie zaprosił do swojego domu, po czym ja byłem dosyć zdziwiony, gdzie w ogóle przyjechaliśmy. Tej części miasta nawet nie znałem wtedy. No i stąd wyszła Tomka propozycja, że chciałby ze mną współpracować i no miał różnego rodzaju właśnie doświadczenia, ale z biegiem czasu myślę, że wyszło bardzo dobrze. Doszło do momentu, gdzie ja się rozwinąłem na tyle, że powstały u mnie dodatkowe biznesy, tych spółek już jest dzisiaj ponad 20 i między innymi jedna z działalności to jest kompleksowa obsługa inwestorów, którzy chcieliby powiększać swoje portfolio nieruchomości, gdzie Tomek może teraz nie tylko inwestować ze mną w spółce JV, gdzie robimy na przykład większe projekty, ale może też pomnażać swój prywatny majątek tylko dla siebie, gdzie on jest tylko 100% udziałowcem i działa to na zasadzie, jakie Tomek? Działa to na zasadach bardzo przede wszystkim uczciwych i transparentnych. Bardzo mi się to podoba, muszę od razu powiedzieć i polecam każdemu. Bo zostawiamy na razie joint venture, tak? Mówimy o tym, co teraz właśnie robię, że tak powiem, sam, z pomocą Twoich biznesów. Jestem bardzo z tego zadowolony i czuję się z tym dobrze, ponieważ wszystkie nieruchomości, teraz całe portfolio jest moje od początku do końca. A dalej nie muszę poświęcać temu ani grama energii. Oprócz tego, że podpiszę elektronicznie aplikację o mortgage i tyle. Zespół ludzi, który właśnie Dawid tutaj jest miły mi użyczać, cały team, naprawdę nie będę wymieniał, tak? Od każdej rzeczy, wydelegowane do każdej rzeczy, działa bardzo szybko, bardzo efektywnie, nawet efektownie czasami i transparentnie, że to dodaje mi spokoju i komfortu w tym, co się w ogóle dzieje, jeśli chodzi o zakup nieruchomości, później remont i wynajmowanie. Jest to kompleksowa obsługa od początku do końca. No i mogę powiedzieć, że to jest po prostu, oprócz tego, że ma wymierne zyski, to jest po prostu bardzo przyjemne. Gdzie nie jesteś tak naprawdę skazany na to, że Tomek, mamy deala, musisz go wziąć, tylko dostajesz różnego rodzaju proposal deale, nieruchomość opisana od A do Z, ile będzie remont, ile będzie koszt zakupu, jaka będzie cena końcowa tej nieruchomości, jaki będzie czynsz i po prostu decydujesz się, dzwonisz i mówisz, słuchajcie, ja ten dom chcę. Dom jest wtedy Tobie przekazywany. Dostajesz jeszcze dodatkowo kontraktorów, którzy Ci mogą pomóc, czyli prawnik, księgowy i doradca kredytowy. Tak jak jedna z nieruchomości, którą zakupiłeś, miałeś jednego z naszych doradców kredytowych, który od razu Ci zaoferował produkt z remortgage'em po skończeniu remontu, tak? I przez to miałeś szybki remont. O bardzo ważnej rzeczy nie wspomnieliśmy, Dawid. Nie wspomnieliśmy o rzeczy, która jest bardzo ważna dla potencjalnego inwestora. Jest to rzecz taka, że deale znalezione przez sourcerów są już dealami znegocjowanymi, czyli cena wyjściowa jest nawet inwestorowi nieznana. Na przykładzie mojej nieruchomości, tej ze 149 tysięcy, początkowa cena zdaje się wynosiła 170, a została zbita do 149, czyli zaoszczędziłem 21 tysięcy. Rzecz następna, warta podkreślenia, jest taka, że całe 21 tysięcy zostało u mnie w kieszeni. Nie było żadnego podziału z Tobą, czy coś w tym rodzaju. To są zaoszczędzone fizycznie w całości pieniądze inwestora. Następny etap, następne miejsce, gdzie na korzyść inwestora firma Dawida negocjuje ceny, team Dawida walczy o jak najniższą cenę produktów i usług, jest moment, kiedy odbywa się remont, kiedy odbywa się poszukiwanie produktów i materiałów, ludzie wydelegowani do tej roli negocjują cenę na każdym kroku. Ostatnio na przykładzie nieruchomości w Chesterfield osoba wydelegowana, odpowiedzialna za organizację produktów i materiałów potrzebnych na remont,
wynegocjowała piękną cenę na przykład na roletach. I zamiast 900 paru funtów zapłaciłem 720, bodajże 200 funtów w kieszeni na tak drobnej rzeczy, a tych wszystkich rzeczy jest dużo, więc następna warta podkreślenia rzecz jest taka, że nie tylko deal jest negocjowany, ale później w dalszym etapie produkty i usługi związane bezpośrednio z remontem. I kolejna bardzo ważna rzecz dla inwestora, dla potencjalnego inwestora, jest taka, że wszelkie faktury, wydatki są udokumentowane w postaci faktur, więc jakieś obawy związane z nieuczciwymi firmami remontowymi są od razu rozwiane. Faktury potrzebne są przecież do rozliczeń podatkowych dla księgowego, więc to jest rzecz oczywista, jak bym powiedział. Więc już ten wgląd do tych faktur jest absolutnie dostępny. I co jest ważne, przebieg prac na terenie budowy podczas remontu jest raportowany w postaci wideo, jeśli inwestor sobie tego życzy co tydzień czy co kilka dni, w zasadzie kiedy tylko chce. Te raporty w postaci wideo okraszone pięknym komentarzem osoby opiekującej się remontem są bardzo przejrzyste, bardzo jasne. W razie pytań zawsze można zgłosić się do project managera o wyjaśnienie pewnych rzeczy, jeśli się nie widzi lub nie rozumie. Bardzo pomocna rzecz, bardzo fajna, też warto o tym pamiętać. Będąc przy temacie remontów, a wcześniej przy temacie negocjacji, ważną rzeczą, o której nie wiedziałem, znając Dawida tyle lat, a dowiedziałem się dopiero podczas, no w momencie, gdy zacząłem inwestować w własne singlety, jest to, że zostałem członkiem takiej organizacji, stowarzyszenia, gdzie się dostaje membership i wtedy można zakupować sobie wyposażenie domu, różne elementy wyposażenia ze zniżkami. To już są... Negocjacje są oprócz tego, ale zniżki są z automatu. Sięgają one nawet na niektóre produkty do 70%, więc do 70%. Do 70% był. Więc to jest duża następne miejsce, gdzie oszczędzamy dużo pieniążków. I kolejna rzecz, która dla inwestora, czy doświadczonego, czy niedoświadczonego, będzie ważna, to profesjonalny najem, profesjonalna rekrutacja lokatorów. To jest bardzo ważna rzecz. Każdy, kto doświadczył problemu z lokatorami, będzie wiedział od razu, o co chodzi. Potencjalni tenanci są profesjonalnie sprawdzani w sposób profesjonalny, etyczny, w tym celu, żeby później, jak to się dzieje do dzisiaj, kiedy korzystam już z usług Dawida, żeby później nie było problemu z płatnościami, żeby nie było problemu z różnymi sytuacjami, które się zdarzają podczas wynajmu. Chodzi głównie o płatności, ale też inne historie, które mogą lokatorzy tworzyć w naszych nieruchomościach. Jak dotąd nie miałem żadnego problemu, wszelakie incydenty, które nie są związane z naturą lokatorów, były spowodowane i innymi rzeczami, które przez management były załatwiane od ręki. Jeśli chodzi o rekrutację lokatorów, sprawdzani oni są w sposób profesjonalny pod kątem przede wszystkim ich zatrudnienia, co przekłada się bezpośrednio później na ich regularne wpłaty i zeroproblemowe wpływy na konto z wynajmu. Brzydko mówiąc, selekcja lokatorów wiąże się bezpośrednio z tym, że później ci lokatorzy dbają o nieruchomość, część z nich
traktuję tą nieruchomość jako swój własny dom. Jeśli natomiast chodzi o zespół profesjonalnych doradców, bezpośrednio związanych, potrzebnych do w zasadzie całej akcji od momentu znalezienia dealu poprzez aplikację o kredyt, czy później remont i management. Warte podkreślenia jest to, że zespół Dawida posiada team złożony nie z jednego, a wielu brokerów, nie z jednego, a wielu prawników, księgowych czy ekip remontowych. Ekipy remontowe są bardzo ważne, jeśli istnieją więcej niż jedna, ponieważ wiąże się to bezpośrednio z tym, że budowa, jak wszyscy wiemy, naturą budowy jest to, że się opóźnia, a ilość więcej niż jedna przekłada się na to, że budowa przebiega szybciej, sprawniej. Zawsze ktoś może nie przyjść do pracy, zawsze ktoś może wziąć wolne i jest od razu zastępowany następnym, więc to jest bardzo ważna rzecz. Tego doświadczyłem w praktyce podczas remontowania pierwszej swojej nieruchomości. Super sprawa, super rzecz. A na koniec tylko chciałbym powiedzieć, że dla inwestorów, którzy są doświadczeni, będzie to oczywiste, a dla inwestorów, którzy zaczynają, przede wszystkim do nich kieruję te słowa, żeby uważali na potencjalnych, jak to mówią Anglicy, kowbojów na rynku, ponieważ z mojego doświadczenia, jak już wspomniałem podczas nagrania wideo, ludzi nieuczciwych graczy na rynku z branży Dawida jest tak dużo, że radzę nie wchodzić w niepewne deale, w niepewne kontakty, w niepewne współprace, jeśli tylko coś pojawi się podejrzanego. Naprawdę jest to zdarza się nagminnie. No cóż, ja polecam Dawida. Dla przykładu, słuchajcie, przeniesiemy się teraz na jedną z Tomka inwestycji. Zobaczymy się teraz na miejscu. Tomek, jest to twoja trzecia nieruchomość z nami. Powiedz nam, gdzie się obecnie znajdujemy i co to jest za nieruchomość? Znajdujemy się w miejscowości Chesterfield, to jest miejscowość 10 km na południe od Sheffield i jest to nieruchomość semi-detached, czyli bliźniak. Więc wejdziemy teraz do środka, a miejcie tylko na uwadze, że od wczoraj już są tutaj lokatorzy. Jak widać, dobra jakość ma ogromny wpływ na najem, ale o liczbach dowiemy się już w środku. Tomek, więc tak, powiedz teraz, przejdźmy do liczb. Kiedy to kupiłeś, jaka to była cena, jaki był około przewidywany koszt remontu, czy były jakieś dopłaty i za ile ta nieruchomość została ostatecznie wynajęta? Nieruchomość zakupiłem rok temu, niecały rok temu, 10 miesięcy temu, za kwotę 149 tysięcy funtów. I zakładana suma remontu była 32 tysiące, co mniej więcej się złożyło, pokryło. Jedynie ogród troszeczkę podniósł koszta z racji różnych niespodzianek, jak to zwykle bywa. Szacowany rok temu najem sprawdził się, a mało tego, nawet wyszło troszeczkę więcej w rzeczywistości, więc jestem bardzo zadowolony. Wszystkie liczby szacowane w tym trudnym okresie, można powiedzieć, że się sprawdziły. Nawet na lepsze. A jak wpłynęła jakość wykończenia na to, jak ten dom się wynajął? Jakość wykończenia jest bardzo ważna, jest kluczowa według mnie. Jakość wykończenia wpływa bezpośrednio na szybkość znalezienia wynajmującego i cenę, którą możemy żądać za wynajem, gdzie no, w niektórych miejscach jest to konkurencyjne, ponieważ inne nieruchomości również mają swoją cenę. My tutaj mamy chyba wyższą niż inni. Więc. Tak, zawsze mamy taką strategię, że po prostu remontujemy dom na ładny standard i dajemy ceny najmu najwyższe, jakie są w okolicy, plus przyciąga to osoby, które na to stać i te osoby zazwyczaj dbają.
tym wypadku, z tego co ja wiem, z naszej tutaj agencji najmu, to te osoby mają dodatkowo psy, na co się tutaj zgodziliście, ale w zamian jako zabezpieczenie jest do tego dołożony większy depozyt, plus tak bardzo im zależało, że zapłacili za rok najmu z góry, tak? Więc opłacili rok najmu, Dokładnie, rok najmu z góry. Dokładnie, tak. Więc widać, że po prostu bardzo tym osobom zależało. Tak. Mało tego, czynsz był tam zakładany chyba rok temu poniżej 1000 funtów, obecnie jest chyba wynajmowane za 1050 funtów, więc ten czynsz jest znacznie wyższy niż było na tym deal proposal, czyli na tym dokumencie, gdzie mamy zestawione wszystkie informacje na temat nieruchomości, zanim inwestor taki jak Tomek zdecyduje się go kupić. Tak tylko ogólnikowo, żeby powiedzieć, co tutaj zostało zrobione. Jeżeli dobrze pamiętasz, tak, tutaj chyba była jakaś ściana, która to dzieliła. Możesz coś się powiedzieć na ten temat? Tyle co pamiętam, to była tutaj ściana, całkowicie ściana oddzielająca te dwa pomieszczenia. Tutaj był kominek, masywny kominek. Tak, to był masywny kominek, który po wyburzeniu dał nam kilka centymetrów kwadratowych. Ta część była też inaczej, zupełnie inaczej wyglądała. Tutaj to było zakryte. My część tego otworzyliśmy, można powiedzieć, żeby dodać przestrzeni. Otworzyliśmy w ogóle te i kuchnię, i te pomieszczenie połączyliśmy, więc mamy teraz dużą kuchnię. Bardzo dużo przestrzeni, fajnie się to stoi, fajnie się to czuje. Jest dużo kuchni, jadalnia, tak. Salon, tak? Tak, dokładnie. No i pamiętam, że tak naprawdę dodałeś też tutaj ekstra wartości, instalując dodatkową łazienkę, która się znajduje tu na parterze. Dokładnie, w tej, ta część była oddzielona, nie była w ogóle połączona z budynkiem, z główną częścią budynku. I tam się znajdował bardzo ciekawy storage, ciekawy magazyn, w którym znajdowały się rzeczy, o których lepiej nie mówić. A my to połączyliśmy i w środku zainstalowaliśmy ładną łazienkę z prysznicem. Wygląda to przecudnie. Porównując przed i po, to w ogóle to są dwie różne bajki. Mhm. Bardzo, bardzo mi się podoba, chyba to jest najfajniejsza część budynku. Tak naprawdę. I ogród tak naprawdę jakby ktoś tutaj był w lesie, więc... A ogród? Trzeba ogród, tylko teraz poczekać, aż trawa wyrośnie, bo było tutaj mocno zarośnięte. Wracając jeszcze do tematu, to jest i trzecia twoja nieruchomość, ale żeby osoby, które na przykład są z Londynu, miały tutaj jakieś szersze spektrum na to, to jest najdroższa nieruchomość, którą kupiłeś, bo tamte kolejne, poprzednie, były w okolicach 80-70 paru tysięcy funtów za nieruchomość. Dokładnie. Tamte dwie są o wiele tańsze, ale z racji unikatowości tej nieruchomości absolutnie kalkulowało się wydać troszkę więcej, ponieważ i okolica jest fajna, i ogród ma swój potencjał i co? No i za czynsz więcej można wtedy żądać. A landlord śpi spokojnie. A landlord śpi spokojnie, dokładnie. Bo ma lokatorów, którzy są raz sprawdzeni, których stać na taką nieruchomość, którzy dbają, a jeżeli coś się zostanie zniszczone, no to tego jest depozyt. Pamiętajmy, że cena za wynajem determinuje jakość tenanta, bez obrazu do nikogo, ale jest to bardzo wygodne wtedy dla landlorda, jak i dla firmy obsługującej, ponieważ, że tak powiem, ten standard wynajmującego służy wszystkim stronom. To jest bardzo fajna rzecz. Muszę to podkreślić. Przenieśmy się z powrotem do twojego domu, popracujemy trochę na naszej tablicy. Więc wróciliśmy właśnie z twojej nieruchomości, Tomek. Zanim przejdziemy do innych twoich inwestycji, zróbmy tutaj takie podsumowanie. Tak? Zaczęliśmy inwestować w spółce Joint Venture, gdzie my w tym wypadku konkretnym naszym, moja pierwsza tak naprawdę taka spółka, podzieliliśmy się udziałami 50-50. Ja z kapitałem wchodziłem w wielkości 0, ty kapitału na starcie włożyłeś ile? Około 100 tysięcy. Około 100 tysięcy. I później sukcesywnie zwiększałeś, tak? Tak. Czyli na początek twoje wejście to było 100 tysięcy, tylko to było wejście na zasadzie pożyczki, tak? Tak, to była pożyczka do spółki, tak. Czyli ta pożyczka, kiedy do ciebie wraca, jest nieopodatkowana. Dostałeś udziały nie za kapitał zakładowy, a po prostu za pożyczkę dyrektorską do spółki, tak? Dokładnie. Więc moim zdaniem jest to tak naprawdę fair, jeżeli dwóch partnerów jest uczciwych, tak. Bo w pierwszej kolejności ty te pieniądze musiałeś dostać z powrotem. Dokładnie. Sukcesywnie zwiększałeś ten kapitał pożyczkowy tak naprawdę, tak. Dla naszej spółki. Do jakiej kwoty to doszło ostatecznie? Niewiele ponad 400 tysięcy funtów. Niewiele, doszło to później do niewielu ponad 400 tysięcy funtów. I uwaga, na dzień dzisiejszy spółka zbudowała majątek nieruchomościowy, i z samego najmu,
Tak. Po odliczeniu wszystkich kosztów, kredytów, prądu, wody, gazu, wszystkiego, co jest tylko możliwe. Zysk. Ile ona rocznie zarabia na czysto? Cała spółka około 120 tysięcy rocznie. Czyli 120 tysięcy funtów rocznie. No i zasada jest taka, że jeżeli każda z tych nieruchomości jest tam w 100% spłacona, czyli ta pożyczka do Ciebie wróciła, wtedy dzielimy się zyskiem pół na pół, tak? Tak. Z tego co mamy. Ok, to mamy załatwione, spółka JV, czyli już tak naprawdę Ty nic nie robiąc możesz sobie odcinać tylko z tego, co dzisiaj tam wpływa, tak. 60 tysięcy na Twoje konto plus majątek, który rośnie na wartości. Nie zapominajmy, jest inflacja, tak? Ludzi tutaj w tym kraju przybywa, ma tutaj przybywać ludzi na pewno do 2050 roku. To jest jedna z tak naprawdę zielonych wysp na mapie Europy, gdzie populacja cały czas będzie rosła. Dokładnie. I niestety, ale tych domów buduje się na dzień dzisiejszy, 2023, 1/3 tego, co jest rocznego zapotrzebowania, rocznego. Czyli jak w tym roku zrobiliśmy 1/3, w następnym roku zrobimy może, nie wiem, 50%, to co roku niestety, ale jest coraz większy ten gap, to większe zapotrzebowanie, bo co roku tych ludzi przybywa, a te domy nie spełniają, jeżeli chodzi o nowo wybudowane domy, nie spełniają nawet standardowej normy. Więc mamy też majątek spółki, który cały czas rośnie na wartości, no i będzie rósł na następne, załóżmy, 30 lat. Ale teraz wróćmy do tematu tych Twoich domków, których tutaj tak skorzystałeś z naszych usług. Mamy tutaj te nieruchomości, tak? I no mieliśmy tą jedną za 140 tysięcy. Tamte kolejne wiem, że są w podobnych cenach. Za ile był kupiony jedna z tych nieruchomości? Za 85 tysięcy. Uwaga, uwaga Londyn, 85 tysięcy, tak? To nie jest garaż i od razu odpowiem Wam, na północy Anglii mieszkają ludzie. Ostatnio mnie inwestor z Londynu zapytał, który zarabia 500 tysięcy funtów na czysto, być może na Soros ogląda. I on mówi, pozdrawiamy. I on mówi, że on kupuje w Londynie, bo on nie wie, czy tutaj na północy żyją ludzie i czy oni gdzieś pracują. On, nawet jak ja z nim rozmawiałem, odnosiłem wrażenie, tak jakbyśmy my mieszkali w Lepiankach, tak naprawdę kraj rozwinięty, tak? No G7, najbogatsze kraje na świecie, w G7 jest Wielka Brytania. I on miał wyobrażenie, że po prostu poza Londynem to my żyjemy w Lepiankach i wszyscy tutaj pasiemy owce, tak? Gdzie w Wielkiej Brytanii żyje 68 milionów, zobaczcie sobie ile mieszka w Londynie, reszta mieszka poza Londynem, tak? Lepiej niż w Londynie my tu mieszkamy, bo mamy tańsze nieruchomości, a w zasadzie niewiele mniej. I mniejsze koszty życia. Mniejsze koszty życia, a niewiele mniejsze dochody. 85 tysięcy. Ile wyszedł remont około? Tam był remont, zdaje się, około 40 tysięcy. Okej, około 40 tysięcy. Tu mówimy oczywiście w przybliżeniu, więc mamy mniej więcej koszt całkowity 125 tysięcy, tak? Oczywiście trzeba policzyć jeszcze pewnie stamp duty, tak. Chyba, że to już było w tym remoncie. Nie, prawnika, to było w kosztach. A to było już w kosztach całkowicie. Wszystko jest w kosztach. Czyli mniej więcej zmieściło się to w kwocie 125 tysięcy. Dom został wyceniony na ile zaraz po remoncie? 140. Czyli dom został wyceniony na ponad 140 tysięcy, czyli zostało coś tam jeszcze na górkę. I jaki jest kredyt? Kredyt w tej chwili wynosi 323 funty. Teraz uwaga, 323 funty. Jaki to jest kredyt? Dlaczego jest taki niski? Czy to jest kredyt, rozumiem, z nowej kwoty, tak? To jest kredyt z nowej kwoty, tak. I dlaczego jest tak niski? Ponieważ jest to interest only. Dla tych, którzy nie wiedzą, czy inwestujecie z Wielkiej Brytanii, czy inwestujecie z Polski, może to być dla Was no, coś nowego, jeżeli się z tym spotykacie pierwszy raz. W Wielkiej Brytanii mamy możliwość niespłacania kapitału. No i zasada jest taka, my do niczego tu nie zachęcamy, ja nie sprzedaję kredytów, nie mam firmy kredytowej. Zasada jest taka, cały czas tutaj przywołuję właśnie po raz setny Simona Zucci, jeżeli pierwszy raz oglądacie nasze odcinki. Człowieka, który kupował w Birmingham domy po 30-40 tysięcy, sprzedawał je 30 lat później po 400. I kiedy nie spłacał kapitału, jeden dom spłacał mu kredyty na 10 nieruchomościach. Jeżeli chcesz zobaczyć historię cen nieruchomości, to możesz sobie pobrać taki dokument, albo teraz nawet rzucimy Ci wykres na ekran, gdzie domy od 52 były warte po 1800 funtów. Rosło to na cenie do czasów Nixona, kiedy obalił standard złota. Domy były warte średnio po 4000, rok później były już warte po 8000, czyli powstał po prostu pieniądz papierowy bez pokrycia.
urosło to do momentu, gdzie średnia tych domów jest 270 tysięcy. Średnia, czyli Londyn mocno zawyża, a północ mamy znacznie tańsze te nieruchomości, tak? I jedną ze strategii jest taka, żeby właśnie spłacać tylko odsetki i mieć jak największy cash flow, bo jeżeli masz tylko jeden dom i urośnie ci on w tym roku, załóżmy 20 tysięcy funtów na wartości, to tylko zyskał ci jeden dom 20 tysięcy. A jeżeli masz ich 3, mając je na kredyt, bądź 4, no to już ci całe portfolio urosło 80 tysięcy funtów na wartości, tak? Więc to jest jedna z strategii, a co 10 lat średnio nieruchomości w Wielkiej Brytanii się podwajają. Jaki mamy czynsz? 850 funtów. 850 funtów jest to czynsz, tak? Mamy to czynsz, czyli na czysto zostaje nam ponad 500 funtów, tak? Dokładnie. Czyli jedna taka nieruchomość daje nam na czysto około 6 tysięcy funtów rocznie, tak? No bo w przypadku singuletto najemca płaci prąd, wodę, gaz, tak? Ewentualnie my możemy mieć na tak tanich nieruchomościach 18 funtów za ubezpieczenie, tak? Czyli to by się akurat zaokrągliło tam do 350 funtów przykładowo, tak? Więc czysty zysk takiej nieruchomości jest to 6 tysięcy funtów. No i mamy tutaj bardzo ważną rzecz dla osób, tak jak tu jesteś lokalnie i też dla osób spoza Wielkiej Brytanii. Mamy ważny czynnik, jakim jest remortgage, tak? Tomek, dla Ciebie jako inwestora biernego, może wytłumaczysz Ty od siebie, czym jest ten remortgage? A remortgage to jest po prostu finansowanie powtórne, tak? Czyli jak wzięliśmy kredyt przy zakupie nieruchomości i podnieśliśmy jej wartość poprzez remont, to później ta nieruchomość ma swoją nową wartość, jest droższa i staramy się znowu o kredyt. Bierzemy drugi kredyt, który spłaca ten pierwszy i jako że mamy wymierny w liczbach zysk, ten zysk sobie przelewamy na konto, gdzie te środki możemy dalej reinwestować i powielać, kontynuować ten model. Więc każdy remortgage, jeśli mamy portfolio złożone z kilku nieruchomości i wykonujemy cyklicznie taką operację, to te środki, które nie są milionami, ale z racji ilości nieruchomości, dają nam dość pokaźną sumę, którą możemy reinwestować i rozbudowywać nasze portfolio. I nawet nie dzieje się to chyba linijnie, to przyspiesza, krzywa się wygina i przyspiesza nam to w ogóle całą, poprawia dynamikę całej spółki. I tutaj powiem Wam efekt tak naprawdę kuli śnieżnej, bo są bardzo ciekawe rzeczy przy remortgage'u, czego ludzie sobie nie zdają sprawy. Remortgage nie jest do opodatkowania, tak? To jest wyciągnięty kapitał ze spółki i wyobraźmy sobie sytuację, gdzie kupiliśmy nieruchomość, mamy nieruchomość, załóżmy pierwszą, tak? Mamy nieruchomość pierwszą, kupiliśmy ją za kwotę tam X, wydaliśmy na remont przykładowo 20 tysięcy funtów, czyli na minusie jest to nieruchomość na najem, odświeżyliśmy tą nieruchomość, wymieniliśmy to, na co było wcześniej, na to, co jest teraz to samo, tylko jest nowe, jest lepsze, jest ładniejsze i zrobiliśmy, załóżmy, remortgage. Przykładowo zróbmy sytuację, gdzie wyciągnęliśmy z remortgage'u 30 tysięcy funtów. My te 30 tysięcy funtów mamy już fizycznie na konto, które możemy reinwestować, przeznaczyć na kolejne inwestycje, ale jaki jest bilans tej spółki, tak? Bilans tej spółki jest taki, że załóżmy w roku ona zarobiła, ile tam było? 6 tysięcy funtów, wydaliśmy na remont 20, pomimo tego, że mamy 30 tysięcy funtów plus 6 tysięcy z najmu, fizycznie mamy na koncie 36 tysięcy funtów, to uwaga, spółka kończy rok rozliczeniowy na minus 14 tysięcy funtów, dlatego właśnie, że się remortgage nie liczy. I co się dzieje dalej? Tomek ma teraz te 36 tysięcy, plus tam jakieś znowu oszczędności, zrobił pożyczkę ze swojej prywatnej, z prywatnego konta do spółki, kupił dom numer 2, tak, który też załóżmy wydał 20 tysięcy, tak, i tu wydał 20 tysięcy i co się dzieje? Znowu jest ta sama sytuacja, ten dom znowu załóżmy zarobił 6 tysięcy i ten zarobił 6 tysięcy, tak, w następnym roku ten już zarobił 6 tysięcy, doszło nam drugie 6 tysięcy, ale mamy co, znowu minus 20. Tak, czyli robi się nam minus 14, plus zaległe minus 14, już jest minus 28, no ale zarobiliśmy w tym roku 12 tysięcy, tak, czyli z 28 mamy na ten rok znowu minus w tym wypadku 16, tak? Więc cała idea polega na tym, że każdego roku, budując cały czas to portfolio nieruchomości, możemy powiększać je,
a każdy rok rozliczeniowy tej spółki zakończać na minusie, tak? Dokładnie. Do tego ty możesz się zatrudnić mamę, tatę, kogokolwiek, jeżeli potrzebujesz do maintenance'u, do obsługi i etaty też są stratą dla spółki. Takie rzeczy, słuchajcie, mamy tak naprawdę 2 dni na naszych warsztatach, nie będę tutaj się rozbijał, ale to jest świetny przykład tego, jak można budować coraz większy majątek i tak długo jak inwestujecie, jak pomnażacie ten majątek, tak długo nie zapłacicie jeszcze funta podatku, tak? A macie tak naprawdę wyjazdy szkoleniowe na różnego rodzaju konferencje, można korzystać z spółki Milówki. Tak jak mówię, to mamy osobny temat na warsztatach, co można wrzucać w koszty i jak tak naprawdę no, można budować majątek. Świat jest tak skonstruowany, że człowiek na etacie płaci największe daniny do rządu, a firmy, działalności, spółki, im mamy tak naprawdę większe, tym są większe możliwości, by te podatki tak naprawdę unikać. I jeszcze mam dla Was tutaj taką ciekawą ciekawostkę, tak? W czasach, gdzie ludzie właśnie nas pytają, Dawid, co będzie z kredytami? No oczywiście dzisiaj mamy sytuację, gdzie te oprocentowania są no, historycznie jedne z większych w ostatnich latach, ale co to powoduje? Tak jak wielokrotnie pokazywałem na wykresach, to jest moment, kiedy ceny nieruchomości spadają, to jest dzisiaj. Dzisiaj się obkupujemy i tak jak wiele banków wyliczało, 2,25 będzie to znowu, kiedy te stopy oprocentowania będą spadać i znowu będzie boom. Więc się nie kupuje tak naprawdę na szczytach, tylko się kupuje na dołkach, tak? Tak jak wielokrotnie ludzie mówili, o gdybym ja kupił w 2008, kiedy był sam dołek, tak? Będę czekał, aż będzie nowy spadek. Teraz jest ten spadek i mówią, no poczekam, aż stopy spadną, aż oprocentowania spadną. No to jak oprocentowania spadną, no to znowu będą strzelały do góry te nieruchomości, tak? Więc ludzie najczęściej robią wszystko, co jest odwrotnie i do tego mamy historię, wykresy, które możemy sobie porównać i żeby wiedzieć tak naprawdę, czego się możemy spodziewać w najbliższej przyszłości. I pytania, jeżeli chodzi o zmiany w kredytach, to chciałbym Wam dzisiaj dać takiego tutaj tipa. Produkt transfer. Co to jest produkt transfer? Pozostanie w obecnym banku na nowym produkcie finansowym. Na nowym produkcie finansowym, czyli jeżeli skończył Ci się fix i wchodzisz na najdroższy variable, to bank nie może Ci tak naprawdę odmówić produkt transferu. A produkt transfer, jakie są plusy, tak? Nie wymaga wyceny, mniej papierologii, czyli nie musimy ściągać tak naprawdę rzeczoznawcy. Bardzo trudno go nie dostać. Wprowadzone to zostało w 2009. Bardzo trudno, to być może, nie wiem, masz jakąś historię, gdzie zbankrutowałeś i wtedy bank może się czuć niepewny, dlatego jest bardzo trudno. No musiałbyś ty coś naprawdę nabrudzić w swojej historii, żeby tego nie dostać. I było to wprowadzone w celu, aby uniknąć niewolnictwa kredytowego. Nie masz kosztu wycen fix na niższym oprocentowaniu niż variable, tak? Fix czy na przykład tracker. Minusem jest tego, że nie jest remortgage, czyli nie wyciągamy kapitału, ale jeżeli nie potrzebujemy wyciągnąć tego kapitału, to pamiętajcie, żeby zrobić ten produkt transfer po to, żeby po prostu nie płacić większych rat kredytowych na variable, nic to Was nie kosztuje, a później no po prostu osoby niedoświadczone, niewyedukowane komentują nam na YouTubie, że mają zmienną stopę i płacą dużo więcej niż wszyscy inni. Edukacja kosztuje. Tomek, co ty myślisz na temat edukacji? Warto czy nie warto? Edukacja, chyba od edukacji powinno się zawsze zaczynać. Też tego nie wiedziałem, rozumiem te osoby, ale no, w 2016 akurat robiłem dokładnie to, o czym wspomniałeś i jest to absolutnie bezbolesne i odbywa się, powiem to, jak w odczuciu, jakby to się odbywało z automatu. Się zupełnie nic nie robi, broker zamienia. Zamienia po prostu te produkty i tyle. Klient w ogóle nic nie robi. Jest to bezbolesne. W ogóle się chyba tam nic nie wypełnia. Może się coś potwierdzić. Czy możesz potwierdzić, że brak edukacji może kosztować kilkadziesiąt tysięcy albo nawet kilkaset tysięcy funtów inwestora? Chyba brak edukacji może kosztować życie nawet, tak? A już tym bardziej jakieś tam inwestycje, bo nieprzygotowanie, brak wiadomości o podstawach, no później powoduje jak gdyby kaskadę niepowodzeń. Mam nadzieję, że się nie bali. Więc edukacja to jest pierwsze, od czego trzeba zacząć, żeby uniknąć i kosztów i nerwów, przede wszystkim nerwów. To jest niewymierne. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale przypomnę taką jedną z Twoich historii. Kiedyś mi opowiadałeś, że zainwestowałeś gdzieś tam z kimś tam i zapytałem Cię jedną rzecz. Robiliście nieruchomość HMO i zapytałem się Ciebie, Tomek, czy to jest w artykule 4?
a ty odpowiedziałeś, Dawid, co to jest artykuł czwarty, tak? Po czym osoby, z którymi współpracowałeś, też nie wiedziały, co to jest artykuł czwarty. Przekazałem pytanie dalej i pierwsze słyszę było w odpowiedzi. A jaka była decyzja wtedy miasta? No, historia w skrócie tej nieruchomości była taka, że zamiast dowiedzieć się o tym artykule czwartym, to my zakupiliśmy tą nieruchomość, a później się okazało, że nie było tak, jak powinno być, więc problem z tą nieruchomością ciągnął się tak długo, aż ją sprzedaliśmy. No i miasto nie dało wam zgody, nie dał a już mieliście wyremontowaną nieruchomość, przerobioną, tak, i kazało miasto przybliżyć. Zainwestowane środki, to jeszcze w ogóle list and buildings było, a więc, więc tam było dużo komplikacji, dużo pułapek. Bardzo droga i skomplikowana budowa, która zakończyła się zupełnym niepowodzeniem, zupełnym fiaskiem. Słuchajcie, tu są bardzo ważne kontakty, bo gdybyś ty opowiedział mi o tym, zanim kupiliście tę nieruchomość... To ciebie nie znałem, więc... No właśnie, to gdybyś mnie poznał wcześniej, ja bym ci już mógł tej informacji udzielić, co trzeba zrobić w takim wypadku od A do Z, mieć tą checklistę, to już byście wiedzieli, czy jak to się zakończy, zanim się zaczęło. No ale niestety lekcje kosztują. Czy były momenty kiedy myślałeś, że będzie bardzo źle w nieruchomościach? Oczywiście, że tak. Miałem swój w ogóle ciężki okres, jeśli chodzi o to, co teraz wspomniałeś, o czym wspomniałeś, w czasach pandemii, kiedy wszystko leciało na łeb, na szyję. Banki stanęły ze swoimi działalnościami, tak? Wszystko się albo stanęło, albo spowolniło i wtedy, sam wiesz, atakowałem cię telefonami ze łzami w oczach. Chciałem wszystko. Szukałem pocieszenia, tak? Dzięki w ogóle twojemu doświadczeniu i wiedzy to uzyskałem. Czułem się od razu lepiej, ale wtedy właśnie miałem taki stan, taki okres, kiedy myślałem, że już remortgages już nigdy w życiu nie wydarzą, kiedy już kapitału nie odzyskamy, czy ja nie odzyskam, tak? Bo nie chodziło mi tylko o spółkę, ale też o włożoną pożyczkę. Więc wyglądało to w ogóle czarno dla mnie. No ale właśnie będąc teraz w tym miejscu, widać, że przeszliśmy chyba jeden z gorszych okresów, inwestycji w nieruchomości, bo potrzebujemy banki. A do tego był jeszcze Brexit, gdzie mieliśmy na HMO, na pokoje i jaka była twoja reakcja też przy Brexicie? Dokładnie, że uciekną nam wszyscy najemci, tak, i nie będzie, nawet jak będzie się resztę inne działo, to nie będziemy mieli komu wynająć i tak dalej, i tak dalej. A jakie było obłożenie? A obłożenie było cały czas 100%. Obłożenie było cały czas 100%, znowu pojedyncze, statystyczne, tak, pokoje może tam przez kilka godzin czy kilkanaście były nieobłożone, więc bardzo fajnie się to wszystko skończyło. Ja bym chciał w ogóle podkreślić, że te trudne czasy są dowodem na to, jak stabilny jest rynek nieruchomości i w ogóle współpraca z Dawidem, że takie ciężkie czasy, jakie mieliśmy niedawno, do dzisiaj mamy, bo przecież mamy te kredyty straszne teraz, mimo wszystko przechodzimy to łatwo. No, może nie łatwo, ale przechodzimy to płynnie. Ta płynność jest ważna, bo ona daje poczucie bezpieczeństwa. Przechodzimy je płynnie i efekt jest taki, że koniec końców liczby się niewiele zmieniły, bo jak mieliśmy 120 tysięcy czy 120 parę kiedyś, to teraz mamy kilka tysięcy raptem mniej. Bo czyż i tylko dlatego, że mamy większe bile, tak, większe rachunki i kredyty wyżej, no ale troszeczkę, ale w tym roku, ale czynsze sobie troszkę podkręciliśmy, tak, dzięki temu. Ale w tym roku media spadają, więc zobaczymy. W końcu też wojna się skończy, więc to też na pewno wpłynie na ceny energii na świecie. I tutaj słuchajcie, to nie jest odcinek tak naprawdę po to, żeby mnie tutaj wychwalać i tutaj koloryzować, bo Tomek tak naprawdę przez lata mówił: Dawid, jak przejdziemy przez Brexit, przejdziemy potem przez COVID, to zobaczysz, nagramy film, gdzie ja całą tą historię powiem. Film z mojej inicjatywy, nie z inicjatywy tak Dawida. Właśnie wtedy w pandemii powiedziałem: Dawid, jeśli to, co mówisz, a mówił to wtedy, jak szukałem u niego pocieszenia w momencie... Się sprawdzi? Jeśli będzie tak, jak mówisz, to obiecuję ci, że nagramy kiedyś film i ja to sam siebie powiem, bo czułem się źle, a teraz z tego czasu widzę, że no faktycznie było tak, jak mówisz. I tak naprawdę od X miesięcy. Imponujące. I tak naprawdę od X miesięcy mnie namawiasz: Dawid, nakręćmy w końcu ten film, więc jesteśmy tu i teraz. Ja bardziej chciałem niż Dawid. Tu i teraz, dzisiaj, i właśnie o tym mówimy. Tomek, plany na przyszłość. Plany na przyszłość. No, kontynuowanie przede wszystkim
Znowu muszę podkreślić, ta platforma, nie wiem jak to nazwać, ten biznes, z którego teraz korzystam czynnie, jeśli chodzi o budowanie swojego portfolio single letów, działa tak pięknie, tak jestem z tego zadowolony. Oprócz tego, że tak jak powiedziałem, że mam wymierne zyski, to jest to po prostu przyjemne. Przyjemne jest uczestniczyć, kontaktować się z swoimi współpracownikami, jeździć, oglądać postępy na budowie i tak dalej. Wszystko jest przyjemne, nic nie jest stresujące, wszystko jest transparentne, ludzie działają szybko, działają skutecznie. Jest to dla człowieka nawet z innej branży, tak jak ja, nie z branży nieruchomościowej, jest to fajne do śledzenia i satysfakcjonujące. Moje plany co? Moje plany jest kontynuować przede wszystkim tą rzecz. Cieszyć się życiem. Ile będzie pozwalało na to zdrowie, prawda? Tomek czasami odwiedza również nasze konferencje, kiedy robimy w Sheffield, też mamy otwarte eventy po to, żeby właśnie rozmawiać i poznawać ludzi doświadczonych i dla tych, którzy chcieliby również skorzystać z takich usług, jak korzysta Tomek, to wchodząc na stronę Dowbusch Property mamy zakładki do deal sourcingu, tam po prostu musicie zostawić swoje dane i będziecie dostawać na bieżąco proposal deal. Jeżeli Wam się jakaś inwestycja podoba, to oczywiście możecie zadzwonić i zabukować ją. Ważny jest tutaj czas, no bo pamiętajcie, są również inni inwestorzy, ale na tą chwilę zatrudniamy sporą ilość deal sourcerów, więc tych okazji inwestycyjnych wpada coraz więcej i liczbowo, uwaga, one wyglądają coraz lepiej z tego też względu, że raz, deal sourcerzy połapali kontakty z agentami, mają zaufanie i dostają naprawdę fajne okazje inwestycyjne. Więc nie jest to zobowiązujące, decydujesz się, inwestycja należy do Ciebie i tak jak Tomek wspomniał, od A do Z, znalezienie, wyremontowanie, najem, również polecenie księgowego do założenia spółki, moim zdaniem długoterminowo spółki się znacznie lepiej opłacają, prawnika, doradcy kredytowego, więc jest pełen pakiet, a jeżeli z jakiegoś powodu wolisz zajmować się tym sam, bo masz więcej czasu, a nie chciałbyś popełniać takich błędów jak no niestety zdarzył się u Tomka w życiu, który powierzył swoje pieniądze komuś mniej doświadczonemu i ty byś takich stresów i strat nie chciał ponosić, to również mamy naszą tutaj platformę edukacyjną, gdzie średnio co ponad 2,5 miesiąca robimy warsztaty z inwestowania na brytyjskim rynku nieruchomości, które trwają aż 3 dni. I na temat tych warsztatów więcej dowiesz się na stronie również www.dowbuchproperty.com. Tomek, bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. To była dla mnie czysta przyjemność. Ja tutaj powiem też na tutaj oczach naszych widzów, że Ty również, chociaż sam by dzisiaj byłeś zaskoczony, bardzo dużo mi w życiu pomogłeś, bo otworzyłeś mi nowe tak naprawdę drzwi w mojej głowie, nowe perspektywy, gdzie pomogło mi to tak naprawdę znacznie szybciej się skalować w tym, co robiłem i gdyby tak naprawdę nie Twoja postać, to ja na pewno nie byłbym również w miejscu, gdzie dzisiaj się znajduję. Za co serdecznie dziękuję. A Wam życzę samych sukcesów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć! Pozdrawiamka.